kiedy zawód sędziego jest tym najniebezpieczniejszym na świecie. Dzisiaj mroczny odcinek, który rozpoczynał od makabrycznej historii, która wydarzyła się w Brazylii. Przenosimy się do 2013 roku. Jesteśmy rok przed Mistrzostwami Świata w tamtym kraju. Kibice prowadzą demonstrację przeciwko mundialowi, który ma pochłonąć 12 miliardów dolarów. Nastroje społeczne są negatywne. Mimo miłości do piłki, to Brazylijczycy widzą duże braki w finansowaniu edukacji czy opieki zdrowotnej. Przez nienawiść do rządu pojawia się nerwowość w kontaktach międzyludzkich i właśnie ta nerwowość prowadzi do tragedii. Pewnego dnia w mieście o nazwie Pio 12 w stanie Marynią w północno-wschodniej części Brazylii 19-letni Otavio da Silva wsiadł na swój rower i jechał w stronę Centro do Meio, który znajdowało się kilka kilometrów od jego miejscowości. Musiał jechać po piaszczystej drodze. Dojechał do boiska piłkarskiego, które miało jedynie słupki od bramki, ale już nie miało siatki. Otavio spotkał się tam z przyjaciółmi, a także z lokalnymi zawodnikami, którzy po prostu lubią pograć w piłkę. Podzielili się na dwie drużyny. Jedni grali bez, a drudzy w koszulkach. Dookoła boiska pojawiła się grupa widzów, którzy byli głównie znajomymi grających na boisku. W trakcie pierwszej połowy Otavio grał na obronie, jednak dosłownie po kilku minutach spędzonych na murawie skręcił kostkę. Wtedy wszyscy zgodnie stwierdzili, że da Silva nie może dalej grać i poprosili, żeby posędziował to spotkanie. Brazylijczyk był amatorskim sędzią, więc się zgodził. Właśnie skończyła się pierwsza połowa meczu. Obydwie ekipy zostały na błotnistym boisku i piły wodę. Rozpoczęło się kolejne 45 minut spotkania. Od tamtego momentu rozpoczęła się brutalna gra. Po kwadransie jeden z piłkarzy wjechał w fatalny sposób w nogi przeciwnika. Otavio nie miał wątpliwości. Podniósł rękę i dał żółtą kartkę 30-letniemu Abreu. Co ciekawe, był to jego przyjaciel. Abreu zaczął się kłócić z Silvą, w rezultacie czego 30-latek dostał kolejną żółtą kartkę i musiał zejść z boiska. Piłkarz wściekł się i zaczęła się bójka między nimi. 19-letni da Silva nie miał szans z Abreu. Dostał od niego kilka ciosów. Wtedy Otavio wyciągnął nóż ukryty pod skarpetą i dźgnął 30-latka dwukrotnie w klatkę piersiową. Kibice, wśród których byli przyjaciele i rodzina Abreu, kiedy tylko zobaczyli, co się stało na boisku, wbiegli na nie i związali sędziego amatora. Piłkarz został szybko przewieziony do szpitala przez jednego z przyjaciół, jednak w drodze do niego zmarł. Natomiast Otavio w tym samym momencie zaczął być bity przez tłum pijanych oprawców. Dostał m.in. butelką w głowę i został przejechany przez motor. Przeżywał katusze. Na koniec poderwnięto mu gardło i ucięto głowę. Kiedy policja przyjechała na miejsce, aresztowała jednego podejrzanego. Natomiast dwie kolejne osoby, których szukała policja, w tym brata Abreu, uciekły z miejsca zdarzenia. Teraz Meksyk i znowu makabra w amatorskiej lidze. W miejscowości Tulantepec rozgrywano kolejną serię spotkań amatorów. Sędziowie w niższych ligach, nie tylko meksykańskich, ćwiczą odporność na stres, ale to, co się wydarzyło w tym spotkaniu, mrozi krew w żyłach. Wtedy w niedzielne popołudnie Canario Rojo podejmowało Linda Vista. Sędzią tego spotkania był doświadczony Victor Trejo. Na trybunach dosłownie garstka osób śledziła to spotkanie. Sytuacja na boisku robiła się coraz bardziej napięta. W pewnym momencie jeden z piłkarzy w brutalny sposób wjechał w nogi przeciwnika. Trejo od razu zagwizdał i pokazał kartonik Vasquezowi. Okazało się, że była to jego druga żółta kartka, a w konsekwencji czerwona. 56-letni piłkarz amator Ruben Rivera Vasquez nie mógł pogodzić się z decyzją sędziego i znokautował arbitra głową. Na początku wszyscy myśleli, że Victor Trejo jedynie zemdlał po ciosie. Jednak kiedy na boisku pojawiły się służby medyczne, doszła fatalna informacja. Okazało się, że krwiak mózgu doprowadził do zgonu sędziego. Trejo doznał krwotoku wewnętrznego. W czasie, kiedy służby medyczne udzielały pierwszej pomocy, 56-letni Vasquez wsiadł do swojej ciężarówki i uciekł. Policja szybko zidentyfikowała sprawcę, ale nie było łatwo namierzyć jego pojazd. Jednak koledzy z drużyny od razu przekazali informację policji o miejscu zamieszkania Vasqueza. Bardzo podobna historia wydarzyła się w Stanach Zjednoczonych, a dokładniej w stanie Michigan. Przenosimy się teraz do 2014 roku i do amatorskiej ligi właśnie w stanie Michigan. Wtedy arbiter polskiego pochodzenia, John Bieniewicz, pokazał czerwoną kartkę piłkarzowi Baselowi Sadowi. Gracz wpadł w furię i nie zgadzał się z decyzją sędziego. Bieniewicz już trzymał czerwony kartonik w ręku, kiedy Sad ruszył do ataku i uderzył sędziego z całej siły w głowę. Arbiter padł na murawę niczym kłoda i natychmiast został przewieziony do szpitala. Spędził 2 dni na oddziale intensywnej terapii, jednak w wyniku urazu głowy zmarł. Oprawca Bieniewicza, amatorski piłkarz, przyznał się do winy i został skazany na 8 lat pozbawienia wolności. Do tego musiał zapłacić 9100 euro za pogrzeb sędziego. Na sali rozpraw w roli świadka wystąpiła wdowa po Bieniewiczu, która pokazała Sadowi czerwoną kartkę i powiedziała: "To jest ostatnia rzecz, którą chcę teraz zrobić. Ten czyn zawsze będzie morderstwem w moich oczach."
Bliscy i wdowa po Bieniewiczu domagali się zadośćuczynienia w wysokości 51 milionów dolarów od Basela. Sędzia w momencie śmierci miał 44 lata i był okazem zdrowia. Według wdowy mógłby dożyć 95 urodzin. Każdy jego rok życia to milion dolarów. Przechodzimy do najdziwniejszej tragedii, która wydarzyła się na boisku. Przenosimy się teraz do 2022 roku i do Wielkiej Brytanii. Pewnego dnia wieloletni i bardzo szanowany sędzia Michael Grant prowadził mecz w młodzieżowej lidze Carr Grammar School w ramach dzielnicowej ligi niedzielnej. Mecz przebiegał spokojnie, aż tu nagle jeden z piłkarzy wybijał piłkę. Futbolówka poleciała tak niefortunnie, że uderzyła sędziego w głowę. W wyniku obrażeń arbiter doznał krwotoku mózgu i zmarł w poniedziałek w szpitalu. Przed śmiercią Grant sędziował maksymalnie 3 mecze tygodniowo, zawsze z uśmiechem na twarzy. Przypadek sprawił, że właśnie tamto spotkanie było jego ostatnim. Ostatnie spotkanie w swojej karierze poprowadził również José Arnaldo Amaya. Przenosimy się do 2022 roku i do San Salvadoru, czyli stolicy Salwadoru, położonego w Ameryce Północnej. W tamtejszej amatorskiej lidze, na stadionie Toluca, 63-letni sędzia Arnaldo prowadził kolejne spotkanie w swojej 20-letniej karierze. W pewnym momencie jeden z piłkarzy Juan Manuel w bezmyślny sposób potraktował przeciwnika i dostał drugą żółtą kartkę. Piłkarz nie mógł przeżyć tej decyzji sędziego i ruszył na niego z całą złością. Na arbitra Amaye rzucili się też inni zawodnicy z drużyny, a nawet kilku kibiców. Atak wściekłego tłumu był tak brutalny, że sędzia został przewieziony do szpitala i lekarze walczyli o jego życie. Natomiast okazało się, że ma rozległe obrażenia wewnętrzne i nie udało się go uratować. Zmarł dosłownie po kilku minutach w szpitalu. Zabójca sędziego Juan Manuel Cruz Lorenzana został złapany przez policję po zeznaniu świadków. To właśnie on jako pierwszy uderzył sędziego nogą w klatkę piersiową, a potem go kopał. Także w Europie dochodzi do takich zbrodni na boisku. Okazuje się, że taka sytuacja miała miejsce w 2012 roku w Holandii. Wtedy 41-letni sędzia Richard Nieuwenhuizen sędziował spotkanie pomiędzy Almere Buiten, gdzie grał jego syn, a młodzieżowcami z północnego Amsterdamu. W trakcie meczu dochodziło do spięć i często piłkarze nie zgadzali się z decyzjami holenderskiego liniowego. Po tym jak spotkanie się zakończyło, do sędziego podbiegło kilku piłkarzy z Amsterdamu i ojciec jednego z nich. Zaczęli kopać liniowego w głowę i szyję. Wtedy inni rodzice odciągnęli oprawców od sędziego. Proponowali Richardowi, żeby jechał do szpitala, ale on odmówił. Wrócił do domu, bo chciał obejrzeć kolejny mecz już w telewizji. Jednak właśnie tam zasłabł. W wyniku urazu głowy doszło do krwotoku i sędzia liniowy zmarł. Do odpowiedzialności karnej zostało pociągniętych 6 piłkarzy z Amsterdamu, mających 15-16 lat i 50-letni ojciec jednego z nich. Zostali oskarżeni o zabójstwo. Sędzia wymierzył karę 6 lat pozbawienia wolności dla ojca El Hassana. Reszta dzieciaków dostała 2-letni dozór kuratora. Dodatkowo skazani dostali karę 58 tysięcy euro odszkodowania, z czego 25 tysięcy stanowiło zadośćuczynienie za szok dla najmłodszego syna, który był świadkiem pobicia. Reszta środków miała częściowo wesprzeć utratę wsparcia finansowego. Szczerze, 58 tysięcy euro w tym przypadku to jest jakiś żart. Co więcej, holenderska federacja piłkarska wykluczyła dożywotnio z futbolu 5 na 6 piłkarzy, którzy brali udział w kopaniu sędziego. Jeden z nich tylko naprawdę żałował tego, co zrobił. El Hassan, czyli ojciec jednego z piłkarzy, był na zasiłku i nie mógł zapłacić kary. Wtedy założył razem z rodziną zbiórkę na internecie, która bardzo szybko została usunięta. Społeczeństwo holenderskie było zbulwersowane całym pomysłem zbiórki. Hassana i jego całą rodzinę nazwano mordercami i tak naprawdę od tamtego momentu nie miały życia w Niderlandach. Po śmierci sędziego powstawały slogany reklamowe, a także kampanie w Holandii promujące zdrowe kibicowanie dzieciom. Stworzona została komisja dyscyplinarna, która nakłada kary za niewłaściwe zachowanie w trakcie meczów. Kliknij obejrzyj kolejny film na moim kanale Czar Futbolu. Na pewno nie pożałujesz.